Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Bracia i siostry, uznaję przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować Jego święte tajemnice. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rozszerzało się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ukaż swą łaskę, ufając Tobie. Ukaż swą łaskę, ufając.
Grajcie na harfie o 10 strunach. Odezwał się do niego Tomasz: Panie,
Nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czyż nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, w tym okresie wielkanocnym, gdzie przygotowujemy się na do Jego wstąpienia Pana Jezusa, zesłania Ducha Świętego, większość Ewangelii jest brana ze świętego Jana. Święty Jan to ten apostoł, który mówi, że Bóg jest miłością, ale obraz miłości świętego Jana nie jest obrazem infantylnej miłości. Jego miłość jest zakorzeniona w służbie i ofierze, bo to te dwa składniki tej miłości były bardzo widoczne w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo się rodziło. Przecież w dziejach apostolskich możemy przeczytać, kiedy to inni widzieli chrześcijan, to mówili: zobaczcie, jak oni się kochają. Również ta miłość, która jest służebna i ofiarna, jest widoczna w życiorysach męczenników oraz w życiorysach świętych. Pamiętajmy, że Jan Paweł II jest tym papieżem, który wyniósł na ołtarze najwięcej świętych. Robił to z tego powodu, aby pokazać, że świętość jest na wyciągnięcie ręki, że każdy może ją osiągnąć, a drogą do świętości jest właśnie miłość, która również dzisiaj jest obecna wśród nas, w wielu życiu, wielu mężczyzn i kobiet, którzy na co dzień poświęcają się i służą innym. Amen. A teraz, bracia i siostry, wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. A teraz do Ojca, który jest w niebie, zanieśmy wszystkie nasze prośby i błagania. Módlmy się za święty Kościół Chrystusowy, aby w Chrystusie Synu Bożym znajdował drogę mężnej i roztropnej służby każdemu człowiekowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za sprawujących władzę, aby pamiętali, że sprawują ją dla dobra wszystkich, również tych, za którymi nikt się nie upomina. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby kościoły zostały przywrócone dla Bożego kultu, bo są miejscem pierwszej i najważniejszej potrzeby ludu Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za świętej pamięci zmarłych, aby zostali przyjęci do domu Ojca, a szczególnie za Irenę i Jerzego Przyłuskich, Stanisławę i Klemensa Filipek, dla świętej pamięci Stanisława, Marię i Krystynę Gietek, dla świętej pamięci Wandę Soboń, Emilię Fałkiewicz i za zmarłą 2 maja Barbarę Dylon. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach nas zgromadzonych na tej liturgii oraz w intencji dziękczynno-błagalnej o łaski i opiekę Bożą dla rodziny Zosi i Sławka Dąbrowskich, o Boże błogosławieństwo i łaski dla Edwarda w 80. rocznicę urodzin, o błogosławieństwo Boże i łaski dla Zofii w dniu imień oraz w dniu Matki w intencji wszystkich matek, aby Maryja Matka Boża wypraszała im wszelkie łaski i błogosławieństwa na każdy dzień. Módlmy się również w intencjach niewypowiedzianych i tych przedstawionych Bogu w cichości naszych serc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, Ty przez zmartwychwstanie swojego Syna dałeś nam życie wieczne. Wysłuchaj tych próśby, które wypowiedzieliśmy i spełnij je, jeśli są zgodne z Twoją wolą, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Paska. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łas paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów, zastępy świętych. Śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają: Święty, 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 przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego wiecznego przymierza, która za Was i dla wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Musisz świecić Twoją, Panie Jezu, wyznajmy Twoje zmartwychwstanie i oczekuję Twego przyjścia. Amen. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Okupieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Zacharem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu,
abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja.